Fotografia Getty, były piłkarz reprezentacji Niemiec, Lothar Matthäus, specjalnie dla Sportbild.de wytypował wyniki rozpoczynających się w czwartek piłkarskich Mistrzostw Świata. Analiza nie jest optymistyczna dla reprezentacji Polski. Transmisje z Mundialu w Rosji w Telewizji Polskiej, na sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej, to już dziś. Mecz otwarcia Mistrzostw w TVP według prognozy dwukrotnego finalisty Mistrzostw Świata 1986 i 1990. Polacy w pierwszym meczu grupy H zremisują 1-2-1 z reprezentacją Senegalu. Takim samym wynikiem ma zakończyć się potyczka z Kolumbią, a jedyne zwycięstwo biało-czerwoni odniosą w spotkaniu z Japonią, w którym pokonają rywali 1-2-0, taki bilans nie da kadrze Adama Nawałki awansu do 1/8 finału. Grupę wygrać mają Kolumbijczycy, przed Senegalem. Los Cafeteros udział w Mistrzostwach Świata zakończą dopiero na ćwierćfinale, w którym 1-2 przegrają z Niemcami. Obrońcy tytułu po pokonaniu Serbii 2-2-1, Kolumbii i Hiszpanii 1-2-1 i 4-2-3 w rzutach karnych zameldują się w finale. Mistrzami świata zostaną jednak Brazylijczycy, którzy w ostatnim meczu mundialu wygrają 2-2-1. Były piłkarz m.in. Bayernu Monachium i Interu Mediolan przewiduje, że na najniższym stopniu podium stanie zespół Hiszpanii, który w spotkaniu o brąz wygra z Urugwajem 3-2-1. Poza strefą medalową ma natomiast znaleźć się Francja. W 1/8 finału trójkolorowi przegrają 1-2-2 z Chorwacją. W tej samej fazie po porażce 1-2-2 z Urugwajem odpadnie mistrz Europy, Portugalia. Transmisja meczu otwarcia od 15 w TVP Sport, sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej oraz od 15:45 w TVP1. Drogi użytkowniku, wygląda na to, że używasz dodatku do swojej przeglądarki, który blokuje nasze reklamy. Aby móc oglądać materiał, prosimy o jego wyłączenie. Dziękujemy. Redakcja Sport TVP. Drogi użytkowniku, wygląda na to, że używasz dodatku do swojej przeglądarki, który blokuje nasze reklamy. Aby móc oglądać materiał, prosimy o jego wyłączenie. Dziękujemy. Redakcja Sport TVP. Drogi użytkowniku, wygląda na to, że używasz dodatku do swojej przeglądarki, który blokuje nasze reklamy. Aby móc oglądać materiał, prosimy o jego wyłączenie. Dziękujemy. Redakcja Sport TVP.